Od ponad tygodnia trwa rosyjska ofensywa na północy obwodu charkowskiego. Tu, do Charkowa, ewakuowano mieszkańców przygranicznych miast i wsi, m.in. Wołczańska, który pozostaje w epicentrum działań wojennych. Większość ewakuowanych, jak mówią wolontariusze Centrum Pomocy Uchodźcom, to są osoby starsze i schorowane. Chociaż nie chcieli opuszczać swoich domów, zostali do tego zmuszeni przez ciągłe bombardowania. Żyweńkę, jakżeś ich brusisz. Ale i mieszkańcy Charkowa boją się o swoją przyszłość. Nie chcemy nigdzie wyjeżdżać, nie chcemy, żeby nasze miasto zostało zniszczone. Nie rozumiemy, dlaczego Rosjanie to robią. Nikomu niczego złego nie zrobiliśmy. My wierzymy w ZSU. Wierzymy w ukraińskie wojsko. Nie boimy się, że okupanci tu przyjdą. W Charkowie nieustannie trwają rosyjskie ostrzały rakietowe i naloty dronów. Jeżeli natomiast Rosjanie zdobędą miejscowość Łypci, która leży 20 km na północ stąd, mieszkańcy Charkowa znów mogą znaleźć się pod ostrzałem artylerii. Mieszkam bliżej centralnej części miasta, ale zagrożenia ostrzałem są wszędzie. Nie powiem, że czuję się spokojniej od mieszkańców północy miasta. Charków jest ostrzeliwany prawie codziennie i nikt nie może się czuć tutaj bezpiecznie, ale próbujemy żyć dalej. Straszne i to, że teraz... Obecnie sytuacja się zaostrzyła i bardziej się boimy. Ostrzały się nasiliły, ale nie chcemy opuszczać naszego miasta. Tutaj jest nasz dom, nasza rodzina. Pomimo jednak ciągłych ostrzałów, mieszkańcy Charkowa nie dają się zastraszyć i pozostają niezłamani. Z miasta Żelbetonu, z Charkowa, Wiktoria Kalimber.